Siemano wszystkim, jestem właśnie w trasie. Może nie będę jechał, bo zaraz będzie, nie będzie światełka, nie będzie nic widać. Jedziemy po nowy nabytek, oglądnąć jadę. W razie czego myślę, że wezmę. No, zobaczymy, jak to będzie. Przede mną jeszcze 150 km. Także mamy godzinę w tej chwili, no nie wiem którą, ale coś po szóstej. O drugiej wstałem, druga 15, druga 20 parę wyjechałem z domu. Wiadomo, już 300 przeszło, 400 km już jest za mną. Przeszło 400, także zostało jeszcze 150, 150 z haczykiem. Także jeszcze kawałeczek, no 2 godziny dobre, bo też będzie zaraz zjeżdżam z autostrady, ogólnie cały czas ponad 400 km autostradą, mam 450 autostradą, resztę mam normalną drogą, taką, wiadomo, boczną. Będę przy samej granicy, prawie praktycznie kilka kilometrów od Lwowa, przy samej granicy, może kilkanaście to jest, nie wiem dokładnie, będę widział, jak dojadę. W tej chwili między docelowym miejscem a Lwowem to jest tylko 10-15 km różnicy. Będę na miejscu, zobaczymy, możliwe, że odwiedzę kogoś z YouTube'a, niektórzy go znają. Ma prototypowy kombajn BS-a, także zobaczymy, co się będzie działo, coś nagram na pewno, także to jest taka krótka zapowiedź, także do usłyszenia, pozdrawiam. Także jestem po zakupach, także przystawka już jest kupiona, czeka na transport. Trafiła się fajny stan, wszystko elegancko, w fajnych pieniądzach. Jest to, jak widać, rotadysk Geringhoff. Także ona na pewno pochodzi, noże ma powymieniane, wszystko powymieniane, łańcuchy wymienione, składana. Także nie będzie problemu raczej z przejazdami teraz. Tak to się prezentuje. Także no, witam dalej. Nowy nabytek już jest, czeka na odbiór. Kolejną rzeczą będzie tak, jadę do kolegi z YouTube'a od BS-a, tego prototypowego, co ma. 1 z 10 sztuk, ostatnia, 10 prototypowa, do Daniela. Także coś tam postaram się u niego nagrać. Zostało mi tylko dosłownie 4 minutki drogi do niego i zaraz będę na miejscu. No wiadomo, jadę przez wioski Serpentyny, no kurczę, masakra tu się jedzie. Górki, doliny, wąskie dróżki. O, ktoś grabarkę w polu zostawił. Czeka do wiosny chyba. No, no i tak można, jak nie kradną. No, także tutaj zaraz będę u niego. Coś tam nagram na pewno, na pewno zobaczycie to na filmiku. Chcę zobaczyć tego jego BS-a, jakie różnice zrobili między jego a moim. Także zobaczymy. Także trzymajcie się. Pozdrawiam. Jestem na miejscu. Także stoi Renuwa. Także na pewno zaraz spotkamy Daniela. Części do BS-a. I zobaczymy się za chwilę. Także jadę dalej. Zostało mi dosłownie, no niedużo, paręnaście kilometrów, 10, będę może ze 40 km, ale co? 40-50 na godzinę. Zasypało śniegiem, no to dosłownie takie ostatnie 60 parę kilometrów to jest masakra. Szklaneczka, dosypało śniegu, jest w tej chwili minus 5. No, także się nie da zbytnio jechać. Dobrze, że wziąłem inne auto, bo te ma zimówki, swoich zimówek nie mam. Także tutaj też nie pogonimy, kręte drogi przez lasy. Także dojadę, co sobie zobaczymy, a już mamy dosłownie do ukraińskiej granicy bardzo mało. Mamy Łukowica w tej chwili.
także pomalutku jedziemy, nie za szybko, bo co na hamulec nacisnę, to auto kręci kołami, stoi kołami, hamuje, blokują koła, znaczy. No a także tutaj jest o hamować tak samo, wpada w poślizg. Także niedługo dojedziemy. Za 300 metrów skręć w lewo. Mamy godzinę, no za dwie, ósma. Także planowałem tam na 8:30 niby dojadę. O! I wpadłem w poślizg, nic nie pomaga. Dobrze, że wyszedłem z tego. O, także pozdrawiam. Poznajecie na pewno domek Daniela. Na razie 130 tysięcy, ale z 80 jeszcze wsadzę. Renata. Renóweczka. I teraz co najbardziej mnie interesuje, gdzieś tam jest. Na pewno poznajecie ruskiego MF-a, Zetora. Jedynie co się udało, to umyć Furgusona na tym tego, bo to wraz z tymi tematami jest budowo. A reszta jeździłem, te zwozi ubornik, rynówka też ładuje i... I na końcu gdzieś tam jest. W głębi, oddali. Dobra, trzeba będzie go. Na samym końcu. Dać mu na może widać kabina. Ruski. Jak to ruskie cieszy. Z kabinką MF-a. On dobre z 2 tygodnie nieodpalany, także... No. Powiem ci, z tą kabiną jest fajnie. Koła tylko ma taki wąski rozsad, tylko go rozszerzyć, nie? Tak, projekt umarł na tym, że kupiliśmy wtedy rynówkę za Furgusona. Bo jeszcze jak nie miałem rynówki u siebie, to no, chciałem go troszkę ten. Ale to się zatrzymało, bo wiadomo, rynówka, remont i w końcu wyszło, że... Mm-hmm. Że jeździ jak na razie, ale też na niego przyjdzie w pewnym momencie, pewna pora. Tak jak tutaj wspominałem, ale też nawet na kanale tak dobrze nie wspominałem, że jednak ten silnik Perkinsa może wylądować tutaj. No dobra sprawa, to jest z Mekatora, nie? Z tak, klasa. Tak. No z czegoś tam podejdzie ten silnik Perkinsa i to chyba jest... Perkinsa z Mekatora albo mercedesowski byłby dobry. One Many, były... ale tam już jest problem, bo jest rzeźbienie misy olejowej i też wiem, że w Manie problem polega na tym, a Mercedesa? Mercedes. Ten co był w Monomagach, taki on był też. OM, tylko nie pamiętam modelu. To on jest chyba jeden też z lepszych silników do montażu, do MTZ-a. Ale z Manem jest ten problem, że fajne silniki, w niektórych trzeba rzeźbić miskę, bo wycięcie na wał napędowy trzeba robić przez misę olejową. I jakby to powiedzieć, kołnierz. Sam wał silnika z tyłu nie jest osłonięty aluminiowym tym oprawą tą, nie? Tylko po prostu korpus koła zamachowego stanowi uszczelnienie silnika z tyłu. I tu jest problem ten. Tu mamy MF-a 3670. Powiedz mi, jak to chodzi? Chodzi. One fajnie chodzi. On ogólnie to, skrzynie to wszystko, to jest takie... Nie wiem, wiesz, już tyle lat mam Furguson awaryjny, a myślę, że no wszystko zależy, w jakim stanie kupimy traktor. Ja go już ile nie paliłem. On stoi tu jak odniesienie, go umyłem praktycznie. Trzeba będzie, kurde, zamek. Teraz w trybie awaryjnym, bo przerwałem kabel taki pod spodem od czynnika ciśnienia oleju. Aha. Ale i akumulator chyba siadł. No to tutaj guzik, bo widzę, że nie widzę napięcia. No. No to taki jest traktor, że tylko do roboty. Fajna sprawa. No, Zetorek na pewno 12-140, to jest bez turbo. Jak? Mam tego, co tego, tako jest potrzebny na prasowanie. No, mało go widać na filmach, nie? MTZ już widzę, jak nie ucieknie, to nie może. Tak jest. O, sitka do BS-a. Te kukurydzy takie jak moje. Ocynkowane, z takim złotym tym, nie? No i górne czy dolne? Dolne. Dolne. Górne też miał, ale myślę tam... Dolne.
Nie wiem po co mi jest tak naprawdę, no ale wziąłem już. Nie, to wiesz, jeźdź nie woła, różnie się dzieje. I zbliżamy się pomału. Trzeba trochę poskakać. Ku tyłowi. No to taki jest właśnie ten problem, że sprzętu się nakupi, a później nie ma gdzie się stawiać. Przyczepka. No. Samoprzewodowcza. W konstrukcji własnej. Tak, sam. Sam. Sam zrobiłem. Sama wysypuje. O, rozsiewacz fajne miejsce znalazł. Tak. Elegancko. No, presa to są. Jeszcze presujecie słomy? Tak, znaczy jęczmień, no, owsiano, ewentualnie w kostki na stodołę sianko. To jest wygodniej w zimie, bo nie zawsze jest taka możliwość, żeby ten... I bizon. Tak jak widzicie, bizon BS wersja prototyp. Na końcu sobie stoi grzecznie, czeka na wyjazd z wiosny. Kurczę, tu masz fest odstawiania, że nim wyjechać. I kombinowania, bo trzeba jeszcze pierwsze przemyśleć, gdzie co. O. Ale jak ma stać na dworze i gnić, to lepiej. No tak, to lepiej niech stoi tu. O. No, pootwierane wszystko, żeby myszki nie... Chomiki wykarmiam, chodzę czasami. Może spokojnie stawać, to się nie przeważy, bo tu już nieraz zwaziłem, ona tam troszkę sił mnie do dołu, ile ten. Aha, już założyli tu inne blachy. Widać, na dole. Właśnie podest jest typowo. Blachy ryflowane, nie ma tej dziurawki blachy, tylko ryflowaną blachę. No, w środku praktycznie to samo jest wszystko. Wszystko to samo, co umie, oprócz tylko to masz te dźwignie, nie? A ja ten hydrostat mam nie tutaj, tylko tu bardziej z przodu, dalej. Tu go gdzieś mam. Może wygodniej do trzymania jest. Tu jest do tego, do ręki, bo tu masz już z tyłu łokieć trzymać, ja rękę mam w tym miejscu jak kosza. Tu pewnie już zrobili pod niebieskie, nie wiem czy te czerwone, co już miały joystick. No to ale mi się wydaje, że... One chyba na lince już były, te ostatnie wypustki czerwonych, nie? Może dlatego właśnie przenieśli to po prostu. Kierownica to co ja mam, tak? Tak. Masy perkusy. Ale to jest mniejsza. No mniejsza, to jest Maseja. Kiera. I ona na clean pasuje wszystko? No ja tu obcinałem, bo wałka miałem, nie? Bo to z tej kabiny z MTZ-a jest. A, to z Maseja typowego tego. Tak. Aha. Ona... Czyli, ale one są jak w 660 podwyższane, nie? W produkcji 255, nie? Tak, tak. Bo jest ponoć w produkcji 60 do wspomagania, kierownica jest mniejsza, bo to mam dużą, kurczę, jest tak niewygodny tu do brzucha i te duże kręcenie. No właśnie szukałem i jest problem, bo nie ma na clean. Bo tu na clean jest, tak? Tak. Musi być chyba, że inny wałek, bo te do 60 ale chyba Ferguson ma na clean. Nie, to jest na fres. Ale Ferguson jest mały, 255. Tak, 255 miały na clean normalnie. I tu była ta sama kierownica. No właśnie. Ewentualnie ta występowała, ta dwuramienna. Bo tu dwuramienna była ta eksternie, czerwona za troska, no jak były te pierwsze. Mateusz ma. Tak, tak, tak. Ale niebieskie te przed moimi też miały takiego. Miały te standardowe jeszcze. To jest fajnie. Z tą kierownicą dobrze się pracuje, tylko kwestia mieć wałek, drugi nie. I po prostu dospawać główkę i później odpłynie to obrobić. No, to wszystko, lampka to samo, tylko mówię inaczej. Materiale to wszystko w mnie zrobione jest. Wszystko w materiale fabrycznie, nie w Skyu. No, materiał, przełączniki w sumie. Tu mam dwa pokrętełka. To jak zwykle, co się te od świateł wypadają, lubią te kostki. No, tu mam dwa pokrętła na wiewo od klimatyzacji i dwa przełączniki. No, i nic w sumie więcej. Ten panel jest dobry, tam w środku są przekaźniki i tam nie tam bezpośrednio, że prąd płynie przez ten przełącznik, tylko przez przekaźniki. Obwód sterowania i obwód wykonawczy. I kamera cofania, tak? Kamera cofania i na silnik. No i dobrze. Plus parametry. Tak jest, no stacyjka w tym samym miejscu, Fergusonowska. Także wszystko. Pedał jeszcze nie ruszano nowego, nie? No, płynu jeszcze nie trzeba dolewać. U mnie jest płyn, ale nie działa hamulec. Zastały się hamulce. No. Kolejne dalsze rzeczy, co my tu w nim mamy. Zbiornik w sumie wszystko to samo. Daszek ten sam, przez tyle lat nie zmienili. No rura wysypu jest inaczej zrobiona tutaj niż niebieskim. To jest typowa rura jak w rekordzie. A, to jest typowa rekordówka, nie? Moim zdaniem tak. Tutaj chyba nie ma jakiejś tam zmiany, żeby było typowo pod desa. Ciekawe, że jak stare typy giganta miały tak naprawdę tę rurę. No właśnie, nie wiem. Czy krótsza, znaczy czy dłuższa, czy taka sama wymiana? Nie wiem, ale Mateusz mówił, że rura w gigancie wyżej podnosi też.
bo też tam było ten kanał ma, oglądam, on ma prototypowego jeszcze giganta, to tam jak ci No, średnicy też widziałem, coś też tam oglądałem, kombinował, tak. że nie miał właśnie, miał problem z tym po prostu, z tą rurą, z tym ślimakiem. Miał być taki sam, a nie był taki sam. Także przejdę dalej. Jakbym upadł, to się wytnie. Aha, ty już masz tu rury wszędzie metalowe. Mateusz też mu właśnie mówił, że ma rury, że mu tu opona przeszkadzała, musiał przyjąć. Ja mam gumowe przewody tu założone u siebie. Prawdopodobnie też te metalowe pękały. Nie wiem, tutaj od prototypu i. Nie, to pękało, nie miałem gumowe przewody właśnie do hydrostatu, te opony teraz szerokie mam założone. Wysokość jest ta sama opony. No i zobaczam pod rurę. Tam No. jest widać, nie, na samym końcu rury przetarcie od opony. I to jest najgorsze, że tutaj nic nie mogę za bardzo wykombinować z innymi Tak, tylko oponami. te opony co ja mam. Są płaskie A bardzo. tak, ale one jest ta sama wysokość, tylko szersze są. Nawet nie czy minimalnie niższe nawet. Bo rusko to już by nie włożył, bo ruska pomimo wymiaru to wiadomo, że ona jest wyższa jednak. No, bo to balon inny, nie? No, resztę tu ma to samo, chłodnicę w tym samym miejscu, z góry na pewno dwa wentylatorki, No tak jak? jest. Tęskni. No, także tak to by to wyglądało. Napęd jest taki sam, ale jakoś to jest grubsze, czy mi się wydaje? Nie, Może mi chyba się takie wydaje. same. Może to Tuleje jest już to samo. newfoundlandowskie. No i najlepiej, bo niektórzy tam ostatnio pisali, że New Holland te zwykłe nawet w sezonu nie wytrzymywały. Także nie było takie. Osłona zdjęta, tak? Zdjęta, bo ja nie wiem, akumulatory były trzeba Aha. wyjmować A chyba to dlatego. zdejmujesz zasłonę? Tak, tu miałem jeszcze przyjść pasy popuszczać, bo praktycznie na zimę powinno się, ale jak No, zwykle. jak zwykle brak czasu, tak i u No. mnie. Jak stoi, jak postawiłem, tak stoi. Jeszcze wyłazi oryginalny kolor, żółty. Mam akumulatory tędy wyrzucę. Coś tu jest jakoś inaczej miejsca. Co ja mam? Dłuższą rurę. Tak, ja mam dłuższą Tak, bo rurę. tutaj nie ma tej, tego Tak, po prostu. bo ja tu mam rurę. I tu lampy chyba. Lampa, tak, a lampa u mnie. Tak, u mnie tu jest lampa, bo wiem, że wyjeżdżam tego. Tu włącznik masy normalnie jest. Także tu się nic nie zmieniło. Napis jeszcze oryginał, nie? Czy nie? Nie, już Dorabiałeś już. kupiłem akurat. No, ty jakiś większy wydech ma. Rurę dospawana do tłumiku, do tłumika jelczowskiego. W ten sposób. A i ten tylny wózek, tu jest to. Aha, tu jest tak zrobiony tylny No wózek. właśnie, to jest właśnie to, co chodzi o prototypy. Jeden jest w tej chwili na Oliksie, taki sam. Tak, ja mam te taki okrągły, ten co u mnie ma skręcany na te grube śruby. A tu spawak. No. Aha, i tu masz te inne mocowania tych napęd, tej wanny w No. górę, bo tu masz takie te korbowody inne, które ciągną. I kolor oryginalny, nie? Taki, one te taki niby miodowe, nie bardziej żółte, nie? Niż te co bizony tak jak były, nie? No, Zwykłe one były takie 56. bardziej ten. A zwrotnice te same chyba były, to typowe, nie? Zwrotnica, nie wiem, co chodzi o. Grubsza. Tutaj to Tak. samo to. Czy nie jest przypadkiem ten wąs wygięty z jednolitego, jakby nazwać to pręta? Tak, Bo jest tutaj jakby grubsza. taki odlew można to, nie wiem, jak to No, ale nazwać. jest grubsza ta. Bo były, wiem, że nawet były też kwadratowe, były dwa rodzaje jeszcze zwrotnic, nie? No widzę, że nawet to wytrzymało, bo wtedy łożysko tutaj Tak, narobiło szkódę i to pamiętam. dorabiałem to przy wymianie silnika. O, gniazdko typowe, a u mnie jest tu z boku, bo tu mam dłuższe to. I ciężarowe mają po prostu gniazdka montowane. No, resztę to samo tutaj. No wiadomo, w środku nie będzie tego domłacacza, bo ja mam ten z boku. Taka rura u mnie No, wystaje w środku, że tej wanny nie mogę. bukołnik. Tak, nie mogę tej wanny wyciągnąć. Przeszkadza. Tą blachę muszę ocynkowaną wywalić i w inny sposób, bo wtedy co z tym rzepakiem jeszcze mi potrafiło zawiesić. Ja myślę, Za tutaj bardzo za płaska ona za jest. płasko jest. Ona tutaj nawet na tą wanienko powinna mieć przerwy. Tak Tak, nieduże, ale tak, tak. powinno to mieć. Powinna mieć, tak. Zresztą ten typ kombajnu nie był przewidziany pod sieczkarnię. Te pierwsze BS-y nie były pod to. Nie wiem, przynajmniej prototypowe. Ale drabinka nisko, kurczę. Blacha. Blacha, może spokojnie na to stawać jak coś. Przejść tutaj do tyłu. Uważaj na głowę. Ja tam sobie poradzę, bo ja mały. No, drabinka inna, ale długa drabinka od samego dołu. I jesteśmy na górze. Tak samo, podest jest już inny, tak samo, wlew tak samo oleju. Tu mam mocowanie klucza do mogardziela. Kręcenie tak jak w bizonach, te duże klucze były do mocarni, jakby zapchało.
No to tak samo, tylko u mnie jest bardziej na zewnątrz, ten inny kąt ma ten kosz. Bo jest wysunięty ten tak węben. Wystaje. No. Upotulamy. Filter powietrza tak samo. Zbiornik to samo. Filtry tak samo. Odrzuć tu kolega akurat. Tu wszystko tak samo. Ale już tutaj tu nie już to nie samo. Tak samo. To już jest. Byłem rozmiar, myślę, upatulam go, tak jest na pół nie zalany, ale nie cały. To nawet czekaj daj. O. Ale już tu nie to samo. Tu już mamy kumisa, ten sam co w kombajnach Case'a 83-88 i pochodnych i ciągniku Case'a Magnumce serii 7. I wiele, wiele innego sprzętu. Wiele, tak naprawdę. Wiele innego sprzętu. Takie u nas silniki były w PKS-ie, w autobusach. Denisy poszły na złom, kurczę, razem z silnikami. No, także jest kawał grzmota. Turbina osłonięta. No i Elczański dużo więcej miejsca zajmuje. Tutaj tego wyższy fajnie. Jest. Tak, to jest mały silnik. On jest dosłownie centymetr ma różnicy. Między co chodzi lewandem. O tak. Tutaj w bloku jest większy, ale ma samą budowę koła zamachowego bardziej krótko. A w Leylandzie jest odwrotnie. A i ty masz to właśnie rurę do zmiany biegów, nie? Przód tyłu. I tam widzisz ten czujnik indukcyjny, no jest, właśnie, co chodzi od tego. Światła cofania no, i no, 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 dźwięku. No. Nie, tego niezastąpiona rzecz to jest. No u mnie tam jest właśnie linka przymocowana, nie? I on właśnie przód tyłu na lince jest zrobiony. No tak naprawdę jeszcze intercooler by można było pokombinować, ale nie wiem jak mi to wyjdzie, bądź w razie... Z przodu nie wejdzie. Myślałem tutaj, żeby go postawić, nawet chłodnica jest. No tak, ale nie wejdzie tu, gdzie chłodnica jest. Nie wiem co chodzi, wiesz, żeby świeże powietrze, bo jednak to powietrze troszkę by było ogrzane, a też nie wiem jakby wpłynęło to na chłodzenie nie wpłynę, cieczy. Nie, dobrze by było. W Ślązak ma trzy chłodnice z przodu przed chłodnicą wodną i się nie grzeje. Także myślę, że tu przecież Besy, ostatnie Besy, tu chłodnice jeszcze oleju zamiast tamtych, to miały tu chłodnicę. Jeszcze mówimy o klimatyzacji tak, dodatkowo tak. Tam i się nic nie dzieje. Także z tym nie ma problemu. No, daszki takie same, ale widzę, że blachę robili zdzielony chyba blach, nie? Tak. Daszki, u mnie jest jednolita blacha. I nie wiem, czy tu oryginalnie, to ten swornik, a dorabiany swornik jest na środku. To ja, bo kabel, żeby usłonić od kamery, aha, nie? Aha. Bo przyczepy samo zbierające jak blachy. No, już wiem o co chodzi. A, osłonka na kamerę. Żeby obserwować, żeby bestia się nie wyrywała z kombajnu. Ale tak to nieraz pogląd dobra sprawa. Bo tak ten, jest. Co mi ta rurka, to tam pod turbiną od spływu oleju pękła, jak ja miałem. Ale patrzę, widzę, że coś rotory, obroty rotoru spadły. Ja się wychylam, patrzę, olej zapierdziela silnika. To dobrze, żebym zauważył w porę. Też chodził na ciśnieniu tym. Ale nogi pode mną się ugięły. No mnie czeka właśnie wymontowanie silnika i tej blachy pod spodem wymiana. Tak, przewody powymieniane na normalne hydrauliczne w zbrojeniu. To tak nie wiem, czy ten Mateusz je powymieniał, czy nie powymieniał. On coś wymieniał, ale jemu strzelały w końcu tam, gdzie rurki miał, to całe skręcane zakładał. Normalnie za tego, zaciśnięte, nie? To oryginalnie to idzie o taki zwykły, kurde. No. O ile jeszcze jakość tych starych można uznać za dobrą, to wiadomo, jak to tak jak te dederowskie w forsznitach, nie? One od nowości chodzą w tych 17 do jazdy, tam się nic nie działo, nie? Jak ruska upona z wierzchu popęka, w środku będzie trzymała. Tak, 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 bo te ruskie, te właśnie kombajnowe tak mają. No dobra, ja na chwileczkę kończę, zaraz zejdziemy sobie na dół.